Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Mam przyjemność zaprosić Ciebie i siebie na niezwykłe spotkanie z ogniem, z Feniksem, z energią Chrystusa, z odrodzonym słońcem i z sercem. Oto warsztaty w całości poświęcone Feniksowi. Energii odrodzenia, energii, która dla wielu jest tylko i wyłącznie zwierzęciem mocy, lecz dla tych, którzy w magii i w życiu płyną naprawdę wysoko, jest energią, z którą można i należy połączyć się zawsze, gdy wchodzimy w zmianę. Oto Feniks. Doświadczenie, które jako substancja, jako informacja, jako nawet i tożsamość tej totemicznej, szamańskiej energii uczy nas zwycięstwa i uniesienia się powyżej wszystkiego. Oto Feniks jako totemiczny strażnik życia najwyższym przeznaczeniem w najpełniejszej odwadze powyżej wszystkich nieporozumień, blokad, a nawet otwartych wrogów. Ten warsztat będzie nietypowy i już teraz zaznaczam, że wszystko to, co zostanie zebrane finansowo, materialnie, podczas jego stworzenia i podczas właściwie waszego dołączenia, będzie poświęcone w całości na stworzenie kolekcji odzieży ochronnej Feniks, by symbol Feniksa mógł być wprowadzony wszędzie tam, gdzie docierają wojownicy światła. Oto planujemy współpracę z odrodzonymi zakładami Feniks, z projektantami i designerami z Polski, którzy wiedzą, jak Polacy, jako iskra, jako właśnie ta feniksowa kropla żaru mogą odrodzić pasję i ogienne serca w świecie. Nie agresją i nie złością, a dobrem i właściwie można powiedzieć geniuszem, bo to mamy w swoim genomie. Z racji tego, iż jest to taka specjalna, wyjątkowa ceremonia, będzie w niej, uwaga, bardzo spory i ciekawy dla wszystkich osób w magii, zwłaszcza w magii praktycznej, panel o szyciu, o niciach, o zaszywaniu, o hafcie, o tym, dlaczego należy trzymać nitkę w ustach, jeżeli na przykład przyszywa się guziki zdaniem naszych babek. Kochani, moje najważniejsze ołtarze, które przynajmniej do niedawna w życiu założyłam, były oparte w całości na trzech maszynach do szycia. Najniższa, poziom fizyczny, był to poziom oparty, ołtarz postawiony na maszynie Singer. Następna była maszyna Feniks, a kolejna pomalowana na złoto, płynnym złotem, maszyna Veritas. I tak oto wyjaśnię Wam, dlaczego nici są tak ważne, dlaczego tkanie, dlaczego linie czasu, dlaczego w magii odcinamy powiązania i przyszywamy się do tego, co istotne. Dowiecie się również o motaniu, dowiecie się również o tym, jak odnaleźć połączenie z tymi, którzy do Was dążą, a jak odciąć się od tych, do których nie dążycie Wy. I już teraz prośba ode mnie, by na te zajęcia każdy z Was przygotował, uwaga, 8 różnych nitek. Świeca będzie również miła, najlepiej biała lub z pszczelego wosku, ale jeżeli nie jesteście rytualistami, nitki w zupełności wystarczą. Jeżeli macie pytania dotyczące dokładnie tego warsztatu, możecie wpisać je pod tym zaproszeniem i bądźcie przekonani, że jako uzupełnienie
do warsztatu pojawią się odpowiedziane moim głosem. Kochani, przygotujmy się do tego, by połączyć się z feniksowym zakresem siebie i by nie musieć już później powtarzać odradzanie się z popiołu, aby żyć w kontynuacji tego odrodzenia. Kochani, miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Zapraszam całym sercem w imieniu zmiany, która dzięki nam i nami i przez nas wydarzy się w świecie.